Witam serdecznie, spotykamy się podczas festiwalu w Karlowych Warach. Grasz jedną z głównych ról w czeskim filmie. Jak do tego doszło? Tak, to film Trzy sezony w piekle. Doszło do tego w bardzo prosty sposób. Wzięłam udział w castingu, który był dosyć długi i skomplikowany. Na początku w Polsce, później jeździłam do Pragi. No i w końcu się udało. Losy tego mojego udziału w filmie były o tyle skomplikowane, że raz musiałam odmówić wzięcia udziału w tym filmie, dlatego że miałam w tym czasie inny projekt, ale na szczęście wtedy na czeski film zabrakło trochę pieniędzy, został przesunięty, no i się udało. O czym tak naprawdę jest ta historia? No, tak naprawdę nie chciałoby się opowiadać, o czym jest film. Najlepiej byłoby zaprosić widzów do kina. Nie wiem, jak to będzie z polskimi widzami, ale słyszę takie obietnice naszej producentki, że do Polski film dotrze. No, jest to, tak w skrócie mówiąc, historia młodych ludzi obracających się w środowisku takiej bohemy paryskiej, poetów, artystów, którzy są zafascynowani surrealizmem, taka dekadencka atmosfera. No i tak naprawdę historia miłości dwójki głównych bohaterów, bardzo wdzięcznych bohaterów, dlatego że takich żyjących pełnią życia z energią, z taką potrzebą wolności, wewnętrznej wolności, niepodporządkowywania się stereotypom, konwencjom, ryzykowania, odważania się na rzeczy, które są dla nich ważne. Takie role zawsze przyjemnie grać. Ja zawsze chciałam zmierzyć się z tego typu postacią. Jak wyglądało Twoje przygotowanie do roli? Na konferencji mówiłaś o tym, że czytałaś książki, próbowałaś wczuć się w epokę, ale też porównywałaś to z czasami polskimi. Jak to wyglądało w tym przypadku? Tak, no rzeczywiście tak było. Była taka książka Moja matka Milena, która bardzo mi pomogła. Prowadziliśmy dużo rozmów z reżyserem, mieliśmy cały cykl prób przed rozpoczęciem filmu, co jest, no moim zdaniem, podstawową sprawą przed rozpoczęciem zdjęć do filmu, a nie zawsze tak niestety jest. A tutaj no bardzo nam to pomogło, tym bardziej, że grałam z czeskim aktorem, świetnym zresztą Krzysztofem Chatkiem, młodym, niezwykle utalentowanym chłopakiem. No ale on grał po czesku, ja grałam po polsku na planie, w związku z czym musieliśmy się zgrać. Ale co się okazało później, to nawet to gdzieś tam procentowało w pracy na planie. Pojawiał się taki element jakiejś tajemnicy przez to, że rozmawialiśmy w dwóch językach innych. Całkiem niedawno miałaś okazję oceniać filmy z drugiej strony. Byłaś jurorem podczas festiwalu w Moskwie, jurorowałaś w konkursie Perspektywy. Opowiedz coś o tym konkursie. Rzeczywiście, ja się długo zastanawiałam, czy ja właściwie mogę już zasiadać w jury i czy mogę wziąć na siebie taką odpowiedzialność, ale jest coś takiego, że często oglądam filmy i mam ochotę jakoś odwdzięczyć się twórcom za filmy, które oglądam, jakoś docenić te filmy. Tutaj jest taka szansa, żeby dzięki nagrodzie coś takiego zrobić. Ja miałam trochę może niedosyt po tym konkursie ze względu na to, że byłam w sekcji tak zwanej awangardowej, kina eksperymentalne. I czasami miałam takie wrażenie, że te filmy, nie mówię o wszystkich oczywiście, ale było sporo filmów, które były eksperymentalne dla samej swojej eksperymentalności. A trochę brakowało w nich jakiejś takiej uważności, konsekwencji i próby rzeczywistego nawiązania dialogu z widzem. Trochę to było tak, że widzowie byli oddzielnie, a tak jakby artyści coś tam próbowali robić oddzielnie, nie biorąc pod uwagę nas siedzących na widowni. I to jakiś taki był trochę mój problem. No ale był Rewers nasz polski, który wygrał konkurs. Był szwedzki jeden bardzo ciekawy film. Także jakieś tam jasne światełka były. W jakich filmach możemy Cię obejrzeć w najbliższym czasie i co będziesz przygotowywać na najbliższy sezon? No mam nadzieję, że pierwsza rzecz, która trafi do Polski, to ten czeski film właśnie. Natomiast zaczynam na jesieni zdjęcia do nowego filmu. Nie będę zdradzać szczegółów, ale zaczynamy zdjęcia już na pewno w październiku. Bardzo się cieszę, bo to bardzo ciekawy scenariusz. Taki mocny i piękna rola do zagrania. No a później będziemy robić koprodukcję polsko-rosyjską z Iwanem Wyrypajewem, prawdopodobnie jakoś na wiosnę. Także zapowiada się ciekawie.